II wojna światowa największy i najbrutalniejszy konflikt zbrojny w historii ludzkości. Ze wszystkich krajów, my, Polacy, straciliśmy najwięcej obywateli procentowo w skali ogółu ponad 17% ludności. W Gdańsku jest Muzeum II wojny światowej, które w świetny sposób ją przedstawia. W dzisiejszym materiale przedstawię Wam powody, dlaczego warto złożyć w nim wizytę. Zapraszam. Muzeum znajduje się niecałe 20 minut pieszo od Gdańska Głównego. Kiedy dotrzemy na miejsce, zastaniemy specyficzną bryłę wystającą z ziemi, którą nie sposób pomylić z budownictwem w okolicy. Przed wejściem do muzeum stoi pomnik niesamowitej persony, jaką był Witold Pilecki. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego oraz awansowany na stopień pułkownika. Wsławił się on między innymi tym, że przebywając w Auschwitz, opracowywał sprawozdania o ludobójstwie w obozie. Zostały one przesłane do Warszawy oraz dalej na zachód. Pilecki po tym wszystkim oraz inni więźniowie uciekli z obozu, wyjeżdżając przebrani SS-manów kradzionym samochodem komendanta obozu. Po wejściu do środka udajemy się do KAS, gdzie otrzymujemy bilet. Obecnie we wtorki wejścia są darmowe. Wchodząc w pierwszą alejkę w lewo, Trafiamy na mieszkanie, które w zależności od przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami prezentuje nam wyposażenie akcesoria w momencie wybuchu wojny i w jej trakcie. Scenaria ta przenosi nas w czasie, ukazując, jak wyglądało standardowe mieszkania w tamtych czasach. Eksponaty są świetne, aczkolwiek nie można ich dotykać. Zdjęcia, które właśnie widzicie, są ukazaniem. Czasów, gdy wojna już wybuchła. Kolejne pomieszczenie, na które trafiamy, jest ukazaniem sali lekcyjnej z tamtych czasów, świadectwa oraz biurka nauczycielskiego. Każda sekcja, do której wchodzimy, posiada szyld opisujący dany okres, wydarzenie tematyczne itd., gdzie możemy w skrócie zapoznać się tekstowo z danym wydarzeniem. Dalej, plakaty propagandowe. Stalinizm, komunizm, wydarzenia jak rewolucja październikowa, odlew twarzy Benito Mussoliniego, faszystowskiego władcy Włoch, tutaj w postaci takiej grafiki, popiersie Włodzimierza Lenina, czy choćby inne eksponaty. Kolejna alejka również zawiera plakaty związane z hitleryzmem, nazizmem, umundrowanie członka partii NSDAP, bojówek SA, czy umundurowanie związku dziewcząt niemieckich oraz rzeźba głowy Adolfa Hitlera. W muzeum znajduje się specyficzna uliczka z fioletową poświatą przedstawiająca pewne wystawy sklepowe. Bardzo fajnie to wygląda. Kolejna sekcja przedstawia sojusz niemiecko-sowiecki wraz z symbolami narodowymi, flagami Szyl tej sekcji informuje nas o tym, że komunizm i nazizm wydawały się i w praktyce były sobie wrogie ideologicznie, aczkolwiek wspólne interesy były na ten moment korzystne, aby się dogadać. Pod koniec sierpnia 1939 roku do Moskwy przyleciał minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop. Po rozmowach ze Stalinem i Mołotowym, radzieckim ministrem spraw zagranicznych, doszli oni do porozumienia. Zawarto pakt o nieagresji i współpracy gospodarczej, aczkolwiek tajny protokół stanowił wspólne ustalenia podboju i podziału państw, wśród których znajdowała się Polska. Poza nami podzielono się również Łotwą, Estonią, Finlandią czy Rumunią. 1 września 1939 roku Polska stała się poligonem II wojny światowej, którą rozpoczął Adolf Hitler. Inną sekcję jest obszar przeznaczony wydarzeniom i okolicznościom poprzedzającym wybuch II wojny światowej. Państwa zachodnie biernie oglądały naruszenia Traktatu Wersalskiego zawartego po przegranej Niemiec w I wojnie światowej. Traktat na początku mocno godził w Niemcy, mając na celu osłabienie jej potencjału militarnego i gospodarczego. Hitler, łamiąc postanowienia traktatu, kolejno w 1935 roku przywrócił służbę wojskową. Potem dokonał remilitaryzacji nad Reni, w 1938 roku dokonał Anschlussu Austrii, to znaczy przyłączenia jej do Niemiec, jeszcze w tym samym 1938 roku doszło do konferencji w Monachium, gdzie Wielka Brytania, Francja, włoski dyktator Benito Mussolini oraz Adolf Hitler okroili Czechosłowację bez jej udziału z najbardziej ufortyfikowanych rejonów granicznych, tzw. Sudetenlandu. Wydarzenie to dało możliwość Hitlerowi do zajęcia całej Czechosłowacji, co też zrobił wbrew ustaleniom z Monachium. Teraz przyszła kolej na Polskę. W sekcji tej możemy obejrzeć również czechosłowacki ciężki karabin maszynowy ZB-53 z tamtego okresu oraz zakątek poświęcony Japonii z takimi to ładnymi eksponatami. Inną z sekcji jest bogaty wątek polski, taki jak. Zbrodnie niemieckie w Polsce, mundurowanie żołnierza piechoty polskiej, kawalerzysty, makieta bitwy pod mokrą, polski karabin przeciwpancerny, i tak dalej. Przejdźmy więc teraz do tego. Ręczny karabin maszynowy Browning WZ28, który znajdował się na wyposażeniu wojska polskiego w 1939 roku, mundurowanie żołnierza piechoty niemieckiej umundurowanie oficera Armii Czerwonej oraz żołnierza piechoty Armii Czerwonej. Tutaj widzimy symbole państwa polskiego oraz tablice z granicy polsko-radzieckiej. Jest również obszar, gdzie przedstawione są ważne polskie postacie tamtego okresu, jak generał Władysław Sikorski, Władysław Raczkiewicz, czy generał Stefan Rowecki. Zobaczyć tutaj możemy też motocykl używany w armii niemieckiej, Dioramę bitwy nad mokrą, która była jednym z pierwszych starć kampanii wrześniowej, a dokładnie 1 września 1939 roku. Kolejnym z eksponatów jest karabin przeciwpancerny WZ-35, znany także jako UR, umundurowanie i wyposażenie polskiego kawalerzysty, oraz umundurowanie i wyposażenie żołnierza piechoty polskiej. W muzeum istnieje mniejsza sekcja poświęcona wojnie zimowej, która nastąpiła po agresji Związku Radzieckiego na Finlandię w 1939 roku. Mimo przeważającej siły wroga przy stosunku 2000 czołgów radzieckich do 30 starych czołgów fińskich, Finowie potrafili dobrze wykorzystywać teren i panującą mroźną zimę, co skompromitowało Związek Radziecki, który nie potrafił przez długi okres czasu podbić Finlandii. Finlandia ostatecznie oddała część terytorium Związkowi Radzieckiemu, aczkolwiek obroniła niepodległość. Obok znajduje się naprawdę duża sekcja bogata w eksponaty, mundury, modele broni i tym podobne. Zszokowało mnie wielkość torpedy ważącej kilkaset kilogramów. Tutaj widzimy eksponaty związane z Polską Marynarką Wojenną. Dalej, karabiny wyborowe tamtego okresu. Radziecki ciężki karabin maszynowy MAXIM, radziecki ręczny karabin maszynowy DP, niemiecki karabinek STG-44, który był stosunkowo nowym typem broni w tamtym okresie. Oraz karabin maszynowy MG-34. Karabin ten był bardzo skuteczny, aczkolwiek nie tak prosty w produkcji. W sekcji możemy obejrzeć również inne umundurowania dla kobiet. Mężczyzn, na przykład mundur lotnika Dywizjonu Myśliwskiego, a efektu w całej sekcji dopełnia wielki niemiecki samolot wiszący z sufitu. Inna z sekcji, wątek radziecki, jego agresja na Polskę 17 września 1939 roku, proces indoktrynizacji, propagandy radzieckiej itd. To, co trzeba przyznać, to to, że w muzeum jest wiele sekcji, gdzie wyświetlane są stosunkowo długie filmy tematyczne, a tutaj ujrzeć możecie właśnie powiązaną z tą tematyką radziecką transmisję. Zostanie zmuszeni do przyjęcia kogoś radzieckiego stanowisko radzieckie. nie był wątpliwością komunistą. Do otworzenia komórek komunistycznej partii Polszeników skierował na asystentarz ranny kilkanaście tysięcy radzieckich partii występarki. W muzeum omówione jest także bardzo ważny element II wojny światowej, holokaust, zagłada narodu żydowskiego zgotowana przez nazistowskie Niemcy, aczkolwiek nie tylko. Znajdują się tutaj właśnie eksponaty, strój więźniów, obozów, mapa obozów na terenie Europy, Niemiec, Polski, wagon bydlency, którym transportowano osoby do obozów czy choćby należące przedmioty do ofiar, takich jak walizki, w których pośpiesznie umieszczali między innymi najbardziej drogocenne elementy, które udało im się tam zmieścić. Tutaj podczas nagrania widzicie czołg M4 Sherman Firefly. Podczas wojny wyprodukowano blisko 60 tysięcy egzemplarzy tego czołgu w różnych wersjach dla wojsk Aliantów. W innej sekcji, która jest ustylizowana na zagruzowaną uliczkę po ciężkich walkach, stoi czołg wyprodukowany w wielkiej ilości, blisko 60 tysięcy egzemplarzy. Pomimo żelaznej i potężniejszej konstrukcji niemieckich tygrysów, radzieckich czołgów T-34 było znacznie więcej. Były one prostsze w obsłudze, a zniszczone lub zepsute były masowo zastępowane kolejnymi. W muzeum znajduje się również sklepik z produktami wszelkiej maści, grami, breloczkami, książkami, koszulkami, pocztówkami i, i tak dalej. Moją uwagę zwróciła sekcja z książkami pod patronatem Muzeum II wojny światowej. W naprawdę okazyjnych, wręcz za darmo, cenach. Po 5-10 zł. Kupiłem bodajże 6 książek za 35 zł co jest ceną bardzo atrakcyjną. Na miejscu znajduje też się też kafeteria, jakaś kawiarnia, aczkolwiek ceny są stosunkowo duże. W muzeum znajdują się jeszcze sekcje, których nie pokazałem, a te sekcje, które pokazałem, zawierały jeszcze inne eksponaty, których nie pokazałem, zważywszy na obfitość materiału. Szybkie zwiedzanie muzeum może Wam zająć godzinę, a dogłębne zapoznawanie się z treściami 2-3 godziny zwiedzania. A nawet więcej. Sam w muzeum byłem trzeci raz w życiu i każde zwiedzanie było dla mnie inne, ponieważ poznawałem nowe wątki historyczne itd. Sprawdźcie muzeum, odwiedźcie je, naprawdę warto. Ja tymczasem dziękuję wam za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki, komentarza. Wszystko to mi pomaga w rozwoju. Na stronie www.sensacyjnahistoria.pl znajdziecie odnośniki do wszelkich platform i najpotrzebniejsze informacje. Do usłyszenia w przyszłości.